Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Ghostwire Tokyo. Powracamy na ulicę naszego nowego, ukochanego miasta, przedtem było to Villador, teraz troszeczkę bardziej schodzimy na ziemię, no i podróżujemy po prawdziwym mieście, chociaż zmienionym w dość nieprawdziwy sposób. Zgodnie z tym, co mówiłem, dzisiaj przetestujemy, jak brzmi w tej grze język japoński. Jeżeli jesteście fanami anime, to sobie wyobrażacie, że ten język potrafi przekazać zauważalnie większą ilość emocji niż czasami potrafi język polski, a raczej w większości przypadków, i także niż język angielski, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zostawcie lajka, jeżeli podoba się wam gierka, ja idę po prostu przed siebie i zobaczymy, co tutaj niedługo odkryjemy. Nawet nie jestem pewien... O, piesiu! Ujoj, mogę głaskać psy? Wow. O cholera jasna, już mam takie vibe senseja od tego KK, który w nas siedzi. Okej, wciąż jest czas, by je uratować. O Jezus Maria, jak się drą! Uwielbiam to, jak w japońskim języku się ludzie drą, kurwa, cały czas. Nieważne co mówią, zawsze drą pistę. Dobra, wysysają tutaj ludzi, nie możemy na to pozwolić. Naładowany atak! Chodź tu, skurwysynu! Woo! Dobra, tego wyciągamy. Teraz możemy się zająć jego przyjacielem. O nie, 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 nie. Dobra, ty kurwa, kucam ciągle! Próbuję robić unika kucam. Ja wiem, że musimy uratować duchy. Spokojnie, byku, ja wszystko tutaj zdaję sobie sprawę. Aha! Dobra, wyciągnijmy rdzeń. A co teraz ty? Mam w to przyjebać? 85%. Czy to spada z czasem? Nie, dobra, uwolniło się samo z siebie. Dzień dobry, dusze. Okej. Lalki Katashiro. Zaabsorbuj duchy. Do tego nam jest papierowy ludzik potrzebny. 307 duchów zaabsorbowałem. Dobra, czekajcie, jedną rzecz zrobię. Jako że napisy są teraz o wiele bardziej potrzebne, to mogę tutaj, uwaga, rozmiar czcionki napisów powiększyć. Wydaje mi się, że to będzie przydatne. To są elementy interfejsu i menu. To nie jest mi za bardzo potrzebne. Teraz sobie zepszemy te ustawienia. A to jaki jest drugi krok? Budka telefoniczna, co? Swoją drogą, jedną ciekawą rzecz widziałem w naszej tutaj bazie danych, pozwólcie, że wam pokażę. Mogę sobie sprawdzać postaci, które tutaj są. No i jest KK, jakiś tam martwy mężczyzna, mamy tutaj Mari, Hanie, ale mamy też powiedziane, czym są przeciwnicy, z którymi walczymy. To jest deszczowiec, przybysz, który narodził się z serc ludzi wyczerpanych i wyniszczonych przez swoją pracę. Podobnie wyniszczające podejście wykazuje względem żywych, ograbiając ich z siły życiowej. Bardzo to pasuje do Japonii, gdzie motyw wyczerpania i ciężkiej pracy jest cholernie powszechny, a robienie sobie drzemek w pracy oznacza bardzo dobrą rzecz, bo ostatecznie... Gdzie jest kurwa jakaś budka telefoniczna? Są kolejne duchy, bo ostatecznie podobno spanie w robocie w tym... Żółte kryształy eteru. Przemierzając ty otrzymasz cenną make, dlatego pamiętaj, aby to robić. Okej? Okay? W tych dzbanach jest coś cennego? Waluta! Byku, ale się obkupimy później. Nie jestem pewien w co, ale się obkupimy. No tak, generalnie drzemanie w robocie w Japonii jest pochwalane, ponieważ oznacza to, że zapierdalasz ciężko. Aż tak ciężko, że nie masz czasu na spanie w domu, więc proszę, prześpi się w robocie. Dobra, budka telefoniczna. Mamy budkę telefoniczną. Dzień dobry. Na chuj nam jest w takim razie budka telefoniczna? Wypełniłem dwie laleczki, chyba na 10 z tego, co tam widziałem? Czy będę mógł 10 takich duchów wesprzeć? Kurwa, co to jest? Edo ma skryta soczda. Kim jest Ed? I dlaczego ma tak amerykańsko brzmiące imię? Co jest kurwa? Infrastruktura odsyłania duchów? Jezus Maria. Dlaczego w budkę telefoniczną wbudowany jest system odsyłania dusz? Wytłumaczy mi to ktoś? Ten cały Hanma, czy tam Hanyo. I te dusze ludzi, które zawsze są zebrane, parę osób naraz się kręcą. Ziomo, zastanawiałeś się nad taką kwestią, czy one chcą być zbawione? Jezus Maria. Okej, okay, dobra, wrzuć trochę na luz, błagam cię. Ma ewidentnie poczucie jakiejś wyższej misji.
Nara, Shibuya juu no reo atsumete jaba shite yaru yo. Wymienione duchy. 411 z 240 300. Kurwa, ile ich tutaj jest? To jest ilość mieszkańców tego miejsca. Dobra, ruch, sterowanie, używanie latarki. O kurwa, mam latarkę. Dobrze wiedzieć, nie zauważyłem tego wcześniej. Ta, 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 poziom synergii, nauka umiejętności duchowych. Mamy tutaj jeszcze coś ciekawego? A, co ten, im wyżej, tym nowsze. Dobra, prawy trigger. Słowa kluczowe, tererere, postaci, ed. O, dobra, że możemy go sobie już zobaczyć. Jeden ze współpracowników KK i wynalazca przyrządu do przenoszenia duchów. Kurwa, dobra. Zaczyna się tam tutaj ciekawa narracja budować. Yugenzaka ikuzo. Kurwa, zajebisty jest japoński, naprawdę, nie wiem. Fajnie by było rozumieć japoński w takim stopniu, żeby nie były potrzebne napisy, żeby każde słowo było, nie było dla mnie tajemnicą. W budkach telefonicznych w całej Shibui ukryte są specjalne urządzenia. Służą do przesłania zaabsorbowanych przy pomocy Katashiro duchów poza barierę. Ed, przyjaciel KK, czeka na ich przybycie i pomaga im wracać do ludzkiej formy. Okej. Okay. Im więcej duchów odeślesz, tym więcej zdobędziesz PD, dlatego spróbuj ratować ich tyle, ile to tylko możliwe. Okej, okay, no dobra. Ed wydaje się być dobrym ziomkiem, jeżeli faktycznie pomaga ludziom wrócić do swojej ludzkiej postaci. To możemy zaabsorbować w takim razie. Dobra, 98 duchów. O kurwa, co jest? Ała, ała! Jezus Maria, obrażenia zacząłem dostawać. Mgła wysysa zdrowie, aż w końcu możecie zabić. Okej. Okay. Nie widziałem, że tam jest mgła, kurwa. Widzicie tam jakąś mgłę? Bo ja nie. Dobra, czuję się oszukany w tej chwili. Tutaj jest, oczywiście. Co to jest za pojebane drzewo? A, teraz nieistotny, okej. Okay. Czyżbym mógł mieć później umiejętność niszczenia tego gówna? Zobaczymy. Poproszę pieniądze w każdym razie. O, przeciwnik. Kurwa, no do tego to się nie doskradam. Hoj, hoj! Dobra, byku, wy kurwie ode mnie, nie lubicie nikt. Mówili mi to wszyscy ostatnio na imprezie. Nikt cię, o kurwa, nie lubi! Oj, oj, oj. Ty, a ten co taki pierdol dostał już, nie wiem, oberwał? Czy moje ataki przechodzą przez przeciwników? Ja mam zielonego pojęcia, ale jeden i drugi poszedł w pizdu. Zaraz będzie kolejny level. I kombinika. Nanika tsukaeru mono ga aru kamana. Przerażająca istota, wygląda jak żywa. O kurwa, sklep spożywczy, mordo, chodź, idziemy kupować sobie jedzonko. I tutaj mangę może jakąś. Dobra, czekaj, otwórz to, otwórz tamto. Gdzie jest sklep spożywczy? Mogę z niego skorzystać? Mogę do niego wejść? Dzień dobry? No nie, ale... Kot? Yokai. Ty, no kot z dwoma ogonami obsługuje w sklepie. Nie jestem pewien, czy ja chcę, żeby ludzie wrócili. Przecież to wygląda jak marzenie. Miał, miał? Ludzie w moim sklepie. Nekomata. Mam spamiałe rzeczy na sprzedaż. Rzućcie okiem. Siema, koteł. No dobra, dawaj, zobaczmy. Okej, dobra, są potrzebne lalki, żeby zbierać te dusze. Ja mam ich w tej chwili 10. To jak to działa? Czy powiedzmy... Zobaczmy jakiś mój ekwipunek. Tutaj mamy ekwipunek. Moje lalki Katashiro gdzieś się tu znajdują. Mam muzykę, którą mogę sobie puszczać. Kagara Suzu. A o chuj z tym chodzi? Co ja mogę z tym zrobić? Sprzedać może? Nie jestem pewien. Mamy w prawym górnym... A dobra, czyli mam ich przy sobie 10? Czy mogę tylko 10 paczek ludzkich duchów pewnie wessać? Zanim będę musiał... O kurwa, coś zniszczyłem. Przepraszam, panie kocie, nie chciałem. Będę mógł wessać tylko 10, zanim będę mógł pójść odesłać. Czyli to rozumiem, zwiększa moją maksymalną liczbę możliwych odesłań? Nie jestem pewien, tak bym to interpretował. Tutaj coś ciekawego. O, otwórz. Nie, to tylko jakieś... O, przepraszam bardzo. Maska lwa, noszona przez osoby wykonujące taniec lwa. Niesamowite, kto by się domyślił. Mogę odesłać kolejne dusze, żeby mieć tutaj już troszeczkę z głowy. Klik, 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 klik. I sru, maszyna do odsyłania dusz. Tak, no oczywiście, wymieniaj. Zobaczymy, czy teraz spadnie na 0, na 10, bo to by oznaczało właśnie, że to są takie ładunki wysysania duszy. Cyk, i mamy 0 na 10, okej. Okay. Ty, nowy poziom, kurwa. To rozumiem, rozwój maksymalny, punkty umiejętności. Na co mogę was wydać, na co mogę was wydać? Tu mamy nasze zdolności. Pochwyt zwiększa do 10 liczbę PZ przywracanych po pochwyceniu wroga. Wydłuża czas ujawnienia. Aha, no tak, bo ja jak odsłonię im ten rdzeń, to on... O kurwa, dwa naraz mogę? O, to wiele wyjaśnię, dlaczego wtedy dwóch naraz załatwiłem. Okej. Okay. Zwiększa prędkość pochwycenia rdzenia, umożliwia bezpośrednie pochwycenie, mieszczenie.
Okej. Okay. Czyli mogę tylko bezpośrednio na razie miażdżyć, jak się zajdę, a tak to muszę na dystans. Wzmacnia obrażenia zadawane powalonym wrogom. Przepraszam, czy to był jakiś wzmocniony atak wręcz? Tak to wygląda. Pochwycenie rdzenia z powalonych wrogów, będąc w pobliżu. Szybsze absorbowanie, perfekcyjny blok generowania eteru. Okej, czyli mogę robić perfekcyjny blok. Rozumiem. Szybsze skradanie, powoduje pojawienie się eteru podczas uderzenia wrogów. To akurat by było całkiem niezłe. Dobra, ale dalej. Tutaj nic nie mogę sobie odblokować, ewidentnie. Tkanie wiatru. Potrzebuję, mam 10, a potrzebuję 15. Okej, dobra, to wiele wyjaśnia. Pozwala nosić 5 sztuk każdego rodzaju produktu spożywczego. Dobra, może coś z tego bym sobie odblokował. To mi się wydają być takie najbardziej ogólne, podstawowe rzeczy, które mi się zawsze mogą przydać. Strząśnięcie eteru. Może to? Albo dobra, chuj, nie będę się jeszcze decydował. Chodźmy do tego mieszkania. Twoje maksymalne zdrowie zwiększone, fantastycznie. Ty, mamy kurwa pieczęć! To się idealnie składa z tym, że oglądamy teraz Naruto i tam też pieczęcie są. Lewo, prawo, góra, dół. Lewo, prawo, góra, dół! Uwolnij energię! Ha! Ja pierdolę, czuję się jak prawdziwy ninja. Nie do końca takie pieczęcie jak w Naruto, ale to nieważne. Zajebiście. Pokonywanie barier oraz innych przeszkód będzie czasem wymagało korzystania z manualnych pieczęci. Tenenere, zajebiste. Podoba mi się ten motyw. Dobra, wejdźmy do środka w takim razie. Co tam znajdziemy? Latarka. Dobra, przeszukaj mieszkanie. Masz tutaj, byku, jakiś tutaj normalnie balsamik? Nizoral mi się skończył akurat, to chętnie bym sobie odświeżył mój zapas. Co to kurwa jest? Perfumy z ryby? Pojebało cię? Czy ciasteczka sobie jakieś jesz w łazience? Jedzenie dla pieska, karma dla psów. Czy ja będę mógł karmić psy? Nie sprawdziłem, czy mogę je głaskać. To dopiero błąd. Wygląda jak tajna baza. Wygląda jak tajny kibel. No dobra, dzień dobry. Czyje to jest mieszkanie ostatecznie? O kurwa! Dobra, potężne analizy miały tutaj miejsce. Co to jest? Pomiary pola magnetycznego. Mam złe przeczucie, w związku z tym wszystkim muszę skontaktować się z pozostałymi. Czyli rozumiem, że tutaj mamy jakieś dwie frakcje, które się chyba napierdalają ze sobą. Walkę o ludzkie dusze. Zbadajmy. Zaczyna się robić interesująco.結界内の霧に触れれれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん。消された人間は5万か10万、いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。 どこかって。 Nikogo w domu nie ma, klima napierdala, oczywiście. Dobra, to jest intrygujące. Ewidentnie była jakaś ekipa, która od dawna planowała walkę z tym całym... Jak to się nazywało? Hania? Humia? Czekajcie, baza danych mi przypomni, bo nie mogę tego spamiętać. Hania! O, czyli z Hanią będziemy walczyli. Dobra, Hania. O, myślę, że zeszłaś na tak złą ścieżkę. Kurwa, ile tutaj tego jest? Dobra, po kolei. To sobie już sprawdziłem. Tutaj mamy jakąś dziwaczną skrzynkę. Zapieczętowaną. Kurwa, łuk! Okej, dobra, robi się interesująco. I coraz więcej powodów, dla których granie na padzie będzie złym pomysłem. A czym była twoja dawna praca? Agent specjalny japońskich sił duchowych. Tak to można ocenić. Jeżeli miał jakiś taki pojebany łuk, no to chyba coś tu musi być na rzeczy. O, zdjęcie. Czyżby to była jego ekipa? Może jak w Mission Impossible miał po prostu team, z którym zawsze chodził na misję. Tore. On jest chyba... Nie. Kiedyś byli przyjaciółmi. No dobra.
Ten z prawej strony to ewidentnie jest Ed, bo już go widziałem w naszych notatkach w bazie danych, ale momento, zanim stąd wyjdziemy, co my tu jeszcze mamy? Spotka się z Eriką przy zachodnim wyjściu ze stacji Ebisu. Raport KK dotyczący wielu zaginięć, do których doszło w pobliżu studzienki. Jego zdobycie zapewni ci dodatkowe punkty umiejętności duchowych, okej. Będziemy badali studzienkę. Stare notatki są poukrywane po całym mieście. Odnajdywanie ich zapewni ci punkty umiejętności duchowych, które służą do ulepszania. Okej. A, czy ja tak po prostu dostałem... Kurwa, 30 teraz mam. Jakie bogactwo. Ile ja rzeczy teraz mogę kupić? Ale nadal tego nie mogę kupić, jakby... Cóż, myślę, że częstotliwość ataków tkaniem albo przyspieszenie naładowanego ataku to coś, co mi się tak czy siak przyda, bo pewnie w większości teraz będę się walczył z tymi parasolarzami. Kore te anta no hon? Gaki no koro ni kappa o mita koto ma atte na? Anta, kodomo no koro kara futsuu ja nakatta no ka? Honto? Ha, widział kappę. Czym jest kappa? Nie jestem pewien. Potrzebuję wszystkich pozycji jak najszybciej dzięki Rinko, zwiedzając bramy podziemia. Okej. Książki jakieś do researchu widzę, jeszcze więcej psiego żarcia, to mi się na pewno przyda. Będę karmił biedne pieski na ulicach tego miasta, jeżeli tylko będę miał taką okazję. Tutaj co, jakiś oczyszczacz powietrza. Hanka tutaj gdzieś widzę wybadana, Japonia, połączenia z resztą świata i kurwa, Polska musi być zasłonięta. Naprawdę, chciałem zobaczyć, czy jakieś tam były, nie wiem, tajemnicze, kurwa, outposty tego złego ziomka, czy tam szukał informacji, jak uwolnić. Nie, chuj z Polską. Większość Europy jest tam nawet zaczopowana, nic się tam nie da odczytać. Co to jest? Do KK, odłóż naczynia na miejsce, wyrzuć puste pojemniki po jedzeniu. Widać, że się posłuchał, chłopak, naprawdę. Jaki syfiarz. Jadają. Cóż, wydaje mi się, że miał lepsze rzeczy do roboty. Dobra, wydupcamy stąd w takim razie. Duszę do uratowania mamy. Jeżeli nie przemawia do was, moi drodzy, język japoński. O kurwa. Co kurwa? Sposób na przełamanie bariery, okej. Dobra, szybko na górę. O kurwa. Dobra, to muszę rozjebać. Te bariero pieprzona. Dobra, co się dzieje? Czy ja mam chodzić po mieszkaniach? Tutaj mamy to odblokowane. Cyk, wejdź. Nie ma tutaj chyba żadnego tajemniczego pieczęcia, który by mnie blokował. Za to te odgłosy, kurwa, mokre, totalnie mnie nie nastrajają pozytywnie. Kibel, zamknij. Proszę tutaj czystość trzymać. Nawet jak świat upada. Oczywiście, kurwa, że za światy malują mi ściany. O Jezus Maria, jak to pięknie wygląda, kurwa. Jakaś ośmiornica tutaj, mnie tuszem łechta. Świat się odwrócił. A raczej nie tak powinno wyglądać. To mogę... O kurwa, dobra, chuj z szufladą. Latarkę poproszę, nic tutaj nie widzę. Idę przed siebie. Jesus. Ej, mi się totalnie błędnik pojebie, jak tak dalej będzie. O! Dobra, tego nie mogę rozwalić. Kurwa, całe miasto dookoła. Aż wizualia tej gry są niesamowite. Jak to nie mogę nieść więcej, kurwa? Ja chcę więcej. Wytyfy. Uuu, nauka strzelania z łuku, co? Wyposaż w łuk. Przygotowanie, naciągnięcie cięciwy. Hej! Kurwa, oczywiście, że zjebałem, przecież to leci po łuku. Hej! Aj, zajebiście. Żegnaj bariero. Nie, ale dobra. Widzę, że to są takie, jakby, schowaj w łuk, wróć do tkania. Dobra, spoko. Będziemy tkać ile wlezie, kurwa. Dobra, oddać i zniszcz źródło bariery. Jedno rozjebałem, to ona się tam przetransformowała, więc teraz domyślam się, że muszę znaleźć więcej tych dzbanów, które ją tworzą. Dobra, tutaj jakieś tam opisy duchów, to mnie aż tak bardzo nie interesuje, chociaż powinno chyba. Dobra, wracamy na klatkę schodową w takim razie, wyjdź. Co będzie tutaj? Jeszcze bardziej na dach? O, no dobra, przepraszam, nie dzbanki, tylko kamienie, niech będzie. Czy dalej będzie się tutaj wszystko kolorowało na różne niestworzone kolory? Idziemy jeszcze wyżej, dobra. Tą barierą nie będziesz dla mnie żadnym wyzwaniem, barierą. No, powiem wam, rozkręca się ta gierka, muszę przyznać. W pierwszych chwilach nie wydawała się być jakoś niesamowicie pasjonująca, ale rozkręca się. Nie mogę zamknąć kibla, kurwa, czemu tamten mogłem, a ten nie? O, idealnie. Dobra, kucamy, idziemy przed siebie. Latarę proszę mi zostawić włączoną. Tam coś ciekawego? Nie. Ach, to kurwa, dokąd? Oczywiście, że mamy zejść pod ziemię. Szafa coś ciekawego przede mną kryje? Nie. Czekaj, zamknij, otwórz tutaj plecak. Nie, chuja tam. Myślałem, że się wzbogacę, wiecie? Ja zawsze będę tutaj szukał takich możliwości. Tutaj mamy pieniądze i idziemy dalej. Cały świat kręci się na wszystkie możliwe strony. Kurwa, lekcja matematyki mnie tutaj czeka.
obroty. Nie, chuj, ja tam ślepy zołek, idziemy przed siebie. Idziemy do góry, schemat... O, wow, gra mnie teraz uczy jak... O, skakać, kurwa, to te drzewa jebane. To są ultra creepy, nie jestem ich fanem. Nie wyglądają jak drzewa, bardziej jak taka... ludzka maź. Nawet nie ludzka, nie ludzka maź. Dawać mi itemy, kurwa, chusteczki, cokolwiek. Popłaczę się zaraz ze stresu, jak tutaj takie rzeczy się będą odwalały cały czas. Szukaj to miejsce. Kurwa, jebać ten odkurzacz, po pierwsze. Hobąd! Dobra, mam rdzeń rozwalony, jest git. Damy radę tędy jakoś wyjść teraz? Dobra, świat wrócił do normalności. Jare, jare, jare. Facet, który nas wrabia gdzieś tutaj jest. No dobra, lecimy w takim razie. Nie ma czasu na opierdalanie się. Proszę mi tu żadnych barier nie stawiać. Na dach. Jak to kurwa nadła? Na dachu nie ma niczego interesującego? Byku, mordo, mordo byku, mordo bicie, mordo bycze? Nie, chyba nie. Ciekawy jestem, czy jest tutaj fall damage. To jest pierwsza rzecz, którą powinno się sprawdzić, ale mam wrażenie, że tak. Inaczej by mi ziomek powiedział, o byku skacz, jakby moja moc pozwoli ci pierdolnąć z dowolnej wysokości i nic ci nie będzie. Ale nie, powiedział proszę iść schodami, tak więc idziemy grzecznie schodami. Co to kurwa jest? Co to ma być? No to za duchowy rdzeń. Aktywuj wizję spektralną? O kurwa! To wygląda na jednego z ludzi tego chłopa. Okej, dobra, czekaj, byku. Ta wizja kurwa zajebiście wygląda. Tam mamy kolejnych ludzi, których mogę uratować. Chyba, czekajcie, bo ta wizja spektralna mi się tak nakłada na to wszystko. Dam radę później stąd wyjść? Jakby nie chcę się wjebać w miejsce, z którego później nie wyleżę. Mordo, spokojnie, ślad psychiczny kurwa poczeka. Ja wbijam tutaj teraz. O, absorbujmy duchy. Tam jakiś piesek z Komli jest kurwa uwięziony. Jebać duchy, przyszłość tego miasta. Musimy uwolnić pieska. Czytaj myśli. Dajmy mu coś do jedzenia. O czym teraz myślisz? Jeżeli zobaczycie stado kruków, trzymajcie się od niego z daleka. Kurwa, rozmawiamy z psami i mogę go pogłaskać osobną opcją. Pogłaszcz. Ojoj! Proszę, dajcie mi punkty doświadczenia za to. Albo niech mi to chociaż, nie wiem, maksymalne życie zwiększy. Należy mi się. Zagłaskanie piesiaka. No cieś. Czytaj myśli. Coś mi jeszcze powiesz ciekawego? Dajmy mu coś do jedzenia. Masz, kurwa. Proszę bardzo. Biedny piesio na ulicy. Pewnie nie ma nic dobrego do jedzenia. Na to będę wszystkie pieniądze przepierdalał w sklepach jak nic. O rany, tego mi było trzeba. No ja wiem, ja wiem. A może mi pokażesz coś ciekawego? Wykopię coś dla mnie, dostanę itema. Kurwa, dawaj. Pieniądze! A widzicie, opłacało się. Nie wiem ile karma w tym świecie kosztuje, ale mam wrażenie, że wyszedłem dobrze na tym dealu. Dobra, tędy dam radę przeskoczyć, maybe. O, idealnie. Dobra, wizja spektralna w takim razie, idziemy przed siebie. Tutaj poproszę, widzę spektralną na to coś. Idziemy śladem tego chłopa. Podświetla mi też te wszystkie duchy ludzi, które są tutaj gdzieś w okolicy do ogarnięcia. Więc będzie mi łatwiej się tu później nawigować. Kurwa, kolejne ludzie od drzewa. O wow, czyli mogę jednak użyć twojej mocy, żeby oczyścić to gówno? Ja mogę w to strzelać? Spróbuj posłużyć się moją mocą, ale kurwa jak? Okej, dobra. Rdzeń jakiś w środku się znajduje. Dobra, bardzo chętnie. Dam radę w to strzelać. Dobra, zajebiście. Chodźcie, duchy. Dobra, duchy padają czasami ofiarą niepohamowanego zepsucia. Możesz użyć wizji spektralnej, aby wyszukać jego źródło. Gdy je zniszczysz, uwolnisz duchy, zyskasz możliwość ich absorpcji. Dobra, czyli zbieranie tych wszystkich duchów będzie tutaj, widzę, dość ważnym aspektem całej rozgrywki. Tutaj mamy koteła! Ojej! Koty chyba są takie całkiem ważne, mam wrażenie, w folklorze tej japońskim. Dobra, co teraz? Trop zwietrzał. Podoba mi się ta gierka coraz bardziej, muszę przyznać. I japoński mi siada. わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあ、どうだろうな。Jest jakieś podejście.
Wszystko, co stworzył człowiek, zostało ukradzione matce ziemia. Coś w śmietniku? Pieniądze chyba. Cyk, fajny jest odgłos takiej kropelki spadającej. Tam widzę kolejne źródła duchów, nieduchów. Czy ja mogę tak po prostu tutaj cyk, pyk, myk podejść, zaabsorbować? Dziękuję bardzo. Tak jest. Normalnie mamy po mieście porozrzucane znajdźki w postaci ludzkich duchów. Ciekawy jestem, no pewnie spotkamy tego Eda, jeżeli autentycznie z nim współpracujemy. Koty też mogę głaskać, kurwa, tak? Chyba, że się nie da. Jaką mam minę dziwną, co za derp. Ale fajne, no koty wszystkie fajne, nie ma się co tutaj nawet nad tym zastanawiać. Jestem w złym humorze, nie mam jedzenia dla kotów, no dobra. Okej, koteczku, to jak jesteś w złym humorze, to ci nie będę przeszkadzał. Mamy sklepy. O kurwa, jak ja daleko muszę iść teraz. Dobra, nieważne. Ciekawe jestem, czy spotkamy jakichś adwersarzy po drodze. A trasę mi wskazuje? Mniej więcej widzę, wskazuje. Tutaj za to mamy duchy do wessania. Jak to wyczuwasz coś w pobliżu? Nie żebym się chwalił, ale każda kropelka tego deszczu dookoła mnie jest wyczuwalna na tym kontrolerze. Jest niesamowite, jak DualSense jest stworzony pod tym kątem. O, dzień dobry, czym ty jesteś? Pomódlmy się, posążek Jizo. Maksymalna pojemność eteru mi wzrosła, kurwa. To jest potężne. O kurwa, dobra, okej, dobra, każda alejka ma w sobie mgłę, rozumiem. Dobra, spierdalam w takim razie. Nie będziemy się tutaj dalej bawić. Mamy jeszcze jakiś tych parasolkowców dookoła, czy nie? Miejsce do oczyszczenia, co? Co to kurwa za ten gryf jest? Ten był. Czy my wlecimy na budynek jakimś eterycznym ptakiem? LT, przytrzymaj, żeby wystrzelić kotwiczkę? Ja pierdolę! Jakie to było dobre! No dobra, kotwiczka szybowanie! Możesz przemieszczać się w powietrzu dzięki zdolnościom wystrzeliwania kotwiczki i szybowania. Chwyć kotwiczką tęgu, wystrzel się w powietrze, przytrzymaj LT. O kurwa! Gdy już będziesz wystarczająco wysoko, przytrzymaj, ażby przez chwilę szybować. Puść, ażby wznowić opadanie. Ja pierdolę! Mogę latać! Dobra, 5 już mamy. Przytrzymaj w powietrzu, żeby szybować. No to jestem trochę chyba za nisko, żeby sobie poszybować. Ale mogę zrobić tak i... I o dupie! Ale się to dziwnie kontroluje. Holy shit. Dobra, tutaj możemy sobie, widzę... Cyk, o kurwa, mać przeciwnicy? Cyk, kurwa, to mi wygląda na przeciwnika. Jakaś zjawa jebana. Oj, oj, oj. Dobra, gdzie jest kolejny? Nie widzę. O, tam. Dobra, byku, wydup daj. Dobra, to są akurat słabsze. Dawaj mi rdzenia. Dziękuję. Coś jeszcze? Mamy tutaj jeszcze kogoś do pokonania. Nie widzę już znaczników przeciwników. O, nieważne, tam kogoś mamy. A nie, ten jest do kotwiczki. To nieważne. Nie, tego nie będę napierdalał. Tych lubimy. Oczyśćmy bramę Torii. To samo przedtem zrobiliśmy, żeby wejść do tej świątyni, gdzie znaleźliśmy tego ludzika. I co mamy tutaj w nagrodę? A, okej, okay, kolejnego ludzika. Dobra. Kolejne duchy do uratowania. Dalsza eksploracja dzięki misjom pobocznym. Oprócz głównego wątku w całym mieście dostępnych jest również wiele misji pobocznych. Obejmują one różne działania, w tym nadprzyrodzone śledztwa z udziałem yokai i pomaganie zagubionym duchom. Nie są powiązane z postępem misji głównej. Lokalizację początkowej misji pobocznej można sprawdzić w menu mapy. Damn! A to rozumiem... O, tutaj. Zdaje się, że tu jest duch, głębokie oczyszczenie. O kurwa, dobra, mapa się zapełnia jak szalona. Co to jest to? Mam tutaj jakiś przybliż, oddal, no mogę sobie to sprawdzić wszystko. Automat telefoniczny. Zmień na pobliski symbol. Boże, jakie to mądre. Dzieciak skanał. Okrągła lalka. Czegoś tam chyba nie zebrałem do końca, dlatego tak to wygląda. Punkty umiejętności do wydania. Jesus, tutaj tęgu, żeby sobie polatać. No dobra, tutaj mamy nasz główny cel. Tutaj rękodzielniczy nekomata. Ten straga należy do nekomaty poszukującego rzadkich przedmiotów. Niektóre sklepy sprzedają rzadkie przedmioty, jak notatki, KK, magatamy i nie tylko. No dobra, zdaje się, że tu jest duch, który chce coś powiedzieć. I tutaj to samo. 500 duchów za to dostanę. Widzę 1000 duchów i 7500 waluty. Kurwa! Mogę sobie to zaznaczyć. Żywność zza światów, podobnie jak inne potrawy, przywraca zdrowie, ale dodatkowo zapewnia tymczasowe premie do zdolności.
Okej, w lewym dolnym rogu będzie widoczny pozostały czas. God damn! Szalone to wszystko jest. Dobra, gdzie ja mogę w tej chwili sobie polecieć, bo słyszę tych jebańców tutaj, do których się mogę poprzyciągać, ale oni się poruszają jednocześnie cały czas. Kurwa, wertykalna jest ta mapa, nie spodziewałem się, że tutaj tak będzie się można poruszać, wiecie, góra-dół. Czyli odkrywanie bram... O tak, ta, no mniej więcej o to mi chodziło, same korzyści. Ciekawe jestem, czy mógłbym to drzewo na przykład dojebać. Jeżeli się tam zbliżę, to zdecydowanie znajdę informacje na temat tego, jak tam się przedostać, ale właśnie w tym celu dobrze by było zrobić tak... O nie, i totalnie spaść kurwa z budynku. Dobra, to nie podziała, to już się nauczyłem tego. Tam też trudno mi będzie w tej chwili wleźć. Mogę sobie co najwyżej zooma zrobić. No dobra, chyba czeka mnie ostatecznie zejście mimo wszystko na dół. O kurwa, o Jezus! Co tu się odjebało? Straciłem trochę życia, czy nie? Nawet gdy nie żyjesz. O proszę, i mamy potwierdzenie, jest fall damage. Więc muszę na fall damage uważać. Dobra, idę w takim razie przed siebie. Tam mamy tą misję poboczną od jakiegoś nekomaty. Czyli od jakiegoś kociaka w takim razie. To mogę rozjebać. Pyk, pyk, pyk. Tutaj ja mam pieniądze do wydawania u kociaków. Jedzenie wszędzie dookoła. No dobra, podoba mi się jak na razie ta eksploracja. Tam mamy wrogów jakichś, ale wydaje mi się, że mogę się obok nich przekraść i nic się nie stanie chyba. Sporo kryształów eteru w budynku. Let's go. Zobaczmy, jak wyglądają misje poboczne. A przynajmniej na razie sobie zobaczmy. Co tutaj mamy? Duchy, kurwa! Niedługo będę musiał odesłać je w budce, bo mi się zapełni moje... Jak to się nazywa? Nie odczytam tutaj. Katashiro, czy jakoś tak? Nieważne. Jedzenie, ulotka z salonu gier. Gdzieś tutaj jest ta cała misja dla mnie, co? Wnieśmy, nie wiem, co to wyglądało jak rozpuszczalnik, szczerze mówiąc, no, ale chyba będzie okej. Okay. Dobra, tam mamy naszego ducha, którym musimy pomóc. Więc lecimy na górę. Czy będzie mnie coś tutaj napierdalać? Czy on jest więżony przez jakąś kurwa złą siłę, czy... Duży kotel z hajsem! To mi się podoba. Robi wrażenie. Oj, oj, oj. Dzień dobry, panie duchu. Co pan tutaj jakby... Mogę z nim pogadać? やがて汚れとなり、奴らを生み出す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ、探してみるか。そうだな。この辺りだと。オッケー。 Dobra, czyli jakiś tutaj start misji pobocznej głębokie oczyszczanie, czyli jakiś duch ewidentnie trzyma go tutaj, jego zamartwianie się o wodę, co? W tamtym miejscu, znajdź miejsce, gdzie stoi dużo wody. No zdecydowanie trzeba będzie rozjebać parę tutaj... Parę tych parasolkowców, żeby się tam dostać. Kurde, Bela! Moi drodzy, intrygująco się zaczyna robić. Otwarty świat, misje poboczne, główny wątek, nowe moce, kurwa, latanie. Ale bardzo przyjemnie mi się na to patrzy. Fajnie się to ogląda, ładnie ta gra wygląda. I całkiem fajnie się czuję jako ten Magic Man. Ale dobra, to był odcinek w języku japońskim. Wydaje mi się, że zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek w języku... angielskim i podejmiemy ostateczną decyzję, co brzmi tak naprawdę najlepiej, bo mam wrażenie, że angielski będzie takim happy medium tak zwanym, czyli będzie się dało coś zrozumieć ze słuchu, bez konieczności ciągłego czytania napisów, bo no niestety ciągle łapię się na tym, że gram w grę albo po polsku, albo po angielsku, więc nie skupiam się tak na napisach, bo zwykle rozumiem albo wszystko, albo 90%, bo znam dobrze angielski, a jak jest japoński, to na chwilę nie popatrzę na napisy i nie mam pojęcia, co ktoś powiedział. I to jest troszeczkę denerwujące, szczególnie jak w środku walki jakieś dialogi są prowadzone, no to wiecie, trudne jest się skupić na jednym i na drugim. Więc zobaczymy. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę. Ja uciekam. Pa, pa.